on przyjedzie. Przedstawiamy Królewska TV. 2 grudnia przedstawiamy Wici zwołujące posłów ziemskich do miasta Stary Wiśnicz na dwudniową 11. sesję nadzwyczajną Sejmu Walnego, która odbędzie się 19 i 20 grudnia 2015 roku. Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej Wojciech Edward Leszczyński rozsyła takie wici. Miasto Stary Wiśnicz, hotel, restauracja, panorama. I teraz tak to wygląda, poprzedzony mszą wotywną w tym kościele świętego Wojciecha, a o 11:30 w tym hotelu, zobaczymy co to za hotel. Ach, nie ma zdjęcia żadnego, jest tylko jakaś ciężarówka. Mm-hmm. Aż wierzyć się nie chcę, żeby nie można było skrapać. Ale dlaczego się nie podświetla ten hotel? Jeszcze. Panorama Wiśnicz. Chcemy zobaczyć, jak hotel wygląda, ile kosztuje. Tu ma stronę. Tak wygląda, proszę zobaczyć. No, a ładnie. Ładnie. Swój przyjazd do hotelu. No dobra, jak on będzie tu. No. Tak na pewno będzie w rzędach ustawione i to, co różni Sejm Walny od Sejmu na Wiejskie, to jest to, że po 5 miejsc, jakby ława poselska, dla każdej prowincji, a prowincji jest no, na 50. Ale takie pytanie mam do ciebie, czy ty masz jakiś dokument podający podstawę prawne funkcjonowania tego, czy jest coś takiego, macie, czy nie? No, jakiś, wszystko jakiś, tutaj na jakiś tym. Dokument, na jakim podstawie, na jakim. Wszystko tutaj można znaleźć na tej stronie Sejmu Walnego. No ale czy macie książeczkę jakąś wydrukowaną, czy tylko to jest w internecie? No niestety, właśnie o to tylko chodzi. W internecie, że tak? To jest tutaj zawieszone. Jak ktoś dobrze ma drukarkę, no może sobie aha wydrukować, aha, co chce. Bo tutaj marszałek Wojciech Edward Leszczyński umieszcza mnóstwo różnych informacji. Nawet założono, proszę spojrzeć, Sejm Polonijny w Kanadzie. Więc te prowincje, jest 41 prowincji w Polsce, w tej obecnej granicach Polski, a 9 granicą w tej chwili obecnej Polski. A czy obejmuje na przykład, jest jakaś prowincja obejmująca tereny przed Wilna i Lwowa. Tak, właśnie kresy, no właśnie, tak, dobra, jak najbardziej. Dobra. Z tym, że czy tu się od razu tak znajdziemy. Sejmiki ziemskie, prowincjonalne. Zobaczmy tutaj, co jest. I Sejm Walny. Uchwały Sejmu Walnego nazywają się cancyty. To jest takie słowo, które... Nie znam tego słowa. No właśnie, zostało wprowadzone przez marszałka Sejmu Walnego, tej Konfederacji Niepołomickiej. O sejmikach ziemskich. No aha, czyli coś jest. Coś jakiś... I preambułę możemy no przeczytać. Nie no, preambuła jest nieobowiązująca. My posłowie ziemscy, jakiś... no obradujący. Wstęp, prawda, ale istota... Ten artykuł pierwszy, poczytaj ten, co to... Preambułę, czyli rozdział pierwszy o sejmikach ziemskich. My posłowie ziemscy obecni na Sejmie Walnym w Kole w dniu 14 czerwca 2015 roku na podstawie konstytucji z 24 marca 1791 roku
Powołaliśmy do życia sejmiki ziemskie prowincjonalne. A kto tych posłów wybrał? No pytanie. No wszystkiego tutaj naraz nie znajdziemy. Tych posłów wybrał. Tych posłów. No kto to wybrał? No trochę to jest taki naciągany, przepraszam. Wybrał kto? No kto wybrał tych posłów. No a jak pan to chce odtworzyć? To sejmikowanie. No dobrze. Żeby zaraz było wszystko gotowe. Ci posłowie, oni. Ale kto wybrał tych posłów? Przyjeżdżając na Sejm Walny, stają się praktycznie z automatu posłami ziemskimi. Natomiast to są, to jest mapa w tych prowincji. No trochę to jest mocno naciągnięte, no niech tak będzie, ale moim zdaniem niestety to nie ma jakichś mocnych podstaw. No bo posłów ktoś wybiera. No to posłuchajmy dalej. Pytanie, o powołany do życia sejmikach ziemskich prowincjonalnych. Panie Boże, nie, no ale to są takie zasadnicze pytania. Ja mogę tam być, prawda, ale jako doradca, nie wpiszę się do tej waszej organizacji. Jak można ten Sejm Walny nazwać, oprócz własnej nazwy Sejm Walny? Bo posłowie... Bo ja raczej nie uważam, żeby to była organizacja. Myślę, że Sejm Walny nie jest organizacją. Ani partią, broń Boże. Wieleczkę, jest organizacją, bo w jakiś sposób zorganizuje, więc nie mówię... Odtwarza sejmikowanie Polaków, staropolski zwyczaj sejmikowania. Dobrze. Ale jak odtwarza, posłowie muszą być wybrani. Kto tych posłów wybrał? Pytanie pierwsze. No nie będzie tych, którzy przyjechali na ten Sejm tutaj. Sami się wybrali, prawda? Musimy odpowiedzieć się sami. Odpowiedzieli na wezwanie marszałka Sejmu Wolnego. No, to wszystko jest odwrotnie. Bo pierw powinni być wybrani posłowie i posłowie wyłaniają marszałka, a to jest wszystko odwrotnie. Tutaj Konfederacja, zawiązała się Konfederacja Generalna Niepołomicka w 2014 roku właśnie. I ona... Ja nie chcę, panie Boże, wam tam mieszać, nie? Ale ja to widzę, że to jest... Powołała Sejm Skonfederowany. No właśnie, Sejm. Sejm to są posłowie. Sejm Walny. A posłowie muszą być wybrani. No, no niestety taka prawda jest, Beato, nie? No, to jest to wszystko tak na głowie postawione. Nie no, no, nie będzie. Z czasem będą i wybory. No, ale na razie... Będzie? A kto będzie wybierał? Posłów ziemskich z każdej prowincji będą wybierać. Kto będzie wybierał? Posłowie z powiatów, z ziem. A tych posłów ziemskich z powiatu. To nie przypomina tego, co my znamy przy urnie. Nie przypomina to przy urnowych wyborów. Posłowie muszą być wybrani. Tak, ale nie w wyborach tajnych. Urnowych, tylko w jawnych. No ale to jest bardzo duża różnica. Kto będzie tych posłów wybierał? Pytanie. Kto tych posłów będzie? Tych posłów z prowincji wybierają, jak mówię, ziemie powiatów. No ziemie, to znaczy konkretnie jacyś ludzie muszą za tym stać, prawda? Czyli muszą z narodu wyjść, prawda? Nie, odwrócić to, to no trzeba, to no trzeba rozumieć. Proszę popatrzeć, mamy prowincję, nie? Jest, to są w tej chwili obecne okręgi wyborcze do Sejmu. Pierwszy okręg to jest Legnica, Wałbrzych, trzeci to jest Wrocław. Wybory dla karty państwowe. Obecnie jest tak podzielone, jak do Sejmu się odbywają wybory, to tutaj mamy tyle tych okręgów wyborczych do Sejmu. Bo do Senatu jest zupełnie co innego, są JOW-y. I one mają inne numeracje. Na bazie... Na razie podział państwowej, tak? Tak, no na razie na bazie podziału terytorialnego. Jest ważny problem, bo rzeczywiście bo jest oficjalna władza, a ta władza chce dublować tą oficjalną. Tak, i to na dodatek z zamiarem przejęcia władzy. No, to mogą was wszystkich pozamykać i będą mieli rację. Tak. Przepraszam bardzo, ale mogą was pozamykać. Bo wy nie potraficie. Dlatego bazy, ja nie potraficie podać podstaw prawnych. Dlatego ja podstaję podstawę prawną konstytucję kwietniową. Nie mogą pozamykać. Tak? No niestety. No niestety. No bo jest, bazujecie na państwowym podziale z tych ziem i jak?
to jedna władza jest państwowa, która w tej chwili wybierana przez ludzi, tak jak PiS i inni. To jest moim zdaniem. No możemy zobaczyć jakiś film, który marszałek Leszczyński ostatnio umieścił. No nie. Tu jest właśnie to prawo... To jest zaczynanie iść dublowanie władzy. No prawda, o ile to już u was jest gorzej niż to na podstawie, bo konstytucja z 1935 roku jest jakąś podstawą. Tutaj są te akty ale prawne. Ale dużo gorzej się. Tutaj są te akty prawne. Wiem, ale to jest, rozumiem, ale to się odnosi 1791. Maja. No ja nie, oczywiście nie będę wam tam wchodził w tej sprawie, ja będę mówił o tej ciągłości, no ale to jest dla mnie, to jest... No ta osoba jest problematyczna dla mnie. To. Korab Karpowicz to jest. To jest w ogóle ten pan nie mieszka w Polsce, w Dubaju wykłada od wielu lat. I on, dlaczego on tu jest taki promowany na tym sejmie walnym? No to... Jak chcecie przejmować władzę, to chyba tylko marszałek Leszczyński wie. A my możemy się domyślać, dlaczego on jest tak promowany. Spójrzmy na jakiś film. Czy tu nie będzie, proszę Ciebie, w tych, czy to nie, żeby to nie wyszło na jakąś prowokację, prawda? Bo tam mogą być ludzie niepewni, prawda? I... No tak, bo ta osoba, którą pokazałam przed chwilą, ona sobie siedzi w Dubaju, jest bezpieczna. Ci w Kanadzie też są bezpieczni, no natomiast my tutaj nie jesteśmy bezpieczni i miesiąc temu aresztowano na dwa dni posła. Pod innym zarzutem zupełnie i przyczyną, ale niestety aresztowano. Ale proszę posłuchać, co mówi ta znaczy marszałek Wojciech Edward Leszczyński na przykład na tym sejmiku, bo zaczął powoływać sejmiki generalne. Przelecimy tą rozbiegówkę. O, bardzo długa jest ta rozbiegówka. Posłuchajmy chwilę. Ja się zastanawiam, czy ja w ogóle tam ja mogę rozmawiać, ale oficjalnie raczej nie wystąpię. Oficjalnie nie, bo to jest sytuacja bardzo, prawda? Tym bardziej, że ja mam ten problem nieruchomości w Warszawie, to mi może zaszkodzić. Poważnie. Ja mogę tam być, ale ja oficjalnie nie wystąpię. Zabetonowała swój system wyborczy. Ja mogę rozmawiać tym panem. No posłuchajmy go chwilę, bo on tutaj taki poglądowy wykład ma z... Proszę bardzo, rysuje nam. Ja mogę mówić, co to jest monarchia, jak widzę te sprawy, jak i tak dalej, nie? Oczywiście nazwijmy to Komitet Centralny, czyli jest system, który jest w sprawie zabetonowanego systemu. Ja mówię, się przyjrzeć, skąd to i tutaj ja po raz pierwszy będę, ten marszałek Leszczyński, tak, jest napisane nawet tak, jest jak się nazywa, to on tutaj umieścił sobie ten film na tym właśnie stronie i na kanale YouTube i nazywa to, co się dzieje w Warszawie na Wiejskiej, sejmem bolszewickim oficjalnie. No tak to on